Dzień dobry wszystkim tajemnicznautom. W ostatnich podcastach mówiliśmy o misteryjnej religii Dionizosa i Demeter oraz o powiązaniu z ceremoniami i rytuałami obejmującymi magię imitacyjną opartą na uniwersalnych wierzeniach, o pojemnikach na duchy, orkach, dołach i szerszym zagadnieniu jak na ziemi, tak i w niebie. Choć wiele wciąż pozostaje nieznanego na temat tajemnic tych bóstw, podstawa popularności Demeter była niemal na pewno zakorzeniona w jej boskości jako bogini Matki Ziemi. Demeter, de lub da Ziemia i Meter, Matka. W rzeczywistości oznacza Matkę Ziemi. Jako Matka Ziemia Demeter była dawczynią hojności i łaski oraz kontrolerką niesamowitych sił natury. Była kochana jako dawczyni pożywienia i płodności i obawiano się jej jako odbierającej życie. Potrafiła otworzyć swoje łono błogosławieństwami i obfitością lub zamknąć zmarłych w swojej ziemi. Bez wątpienia kult ducha ziemi jako matki i wcielenie sił płodności ziemi w konkretne boginie było jedną z najstarszych i najpoważniejszych idei religijnych w starożytności. Niezależnie od tego, czy była to Inanna Sumerów, Isztar Babilończyków, czy Fortuna Rzymian, każda cywilizacja miała sektę opartą na ucieleśnieniu ducha ziemi jako bogini matki. Egipcjanie czcili Hathor w ten sposób, podobnie jak Chińczycy Xingmo. Germanie czcili Hertę jako wielką matkę ziemię, a nawet niektórzy Hebrajczycy czcili królową nieba. W Grecji królową bogini olimpijskich i żoną Zeusa była Hera, dobroczynna Matka Ziemia. Przed nią była Gaja. Gaja, grecka stwórczyni Matka Ziemia, a pod nią wiele innych, w tym Artemida, Afrodyta i Hekate. Główną ideą było to, że Ziemia jest żywą istotą. Starożytna i powszechnie akceptowana idea, że żywa Ziemia była również płodną matką, była konceptualizowana na różne sposoby i w różnych mitach i obrazach bogiń w całym starożytnym świecie. W Złotej Asse autorstwa rzymskiego filozofa Lucjusza Apulejusza z II wieku Ziemia była postrzegana jako siła żeńska, która wcielała się w różnych czasach i do różnych ludzi w boginiach matkach. Możemy przytoczyć tutaj fragment modlitwy Lucjusza do ducha ziemi. O błogosławiona królowo niebios, czy jesteś panią Ceres Demeter, która jest pierwotnym i macierzyńskim źródłem wszystkich płodnych rzeczy na ziemi, która po znalezieniu swej córki Prozerpiny Persefony przez swą wielką radość, którą wkrótce poczęłaś, uczyniłaś jałową i nieurodzajną ziemię do zaorania i obsiania i teraz zamieszkujesz w krainie Eleusis? Czy też jesteś niebiańską Wenus lub starszą Prozerpiną? Masz moc, aby powstrzymać inwazję wiedźm i duchów, które ukazują się ludziom i utrzymać ich w zamknięciu, łonie ziemi. Ty, która odżywiasz wszystkie owoce świata swą siłą. Bez względu na to, jak jest imię lub forma, którą wolno ci wezwać, proszę cię, abyś zakończyła mój wielki trud. Duch ziemi odpowiada Lucjuszowi. Oto Lucjuszu, oto nadchodzę. Twoje łkanie i modlitwy skłoniły mnie do udzielenia ci pomocy. Jestem tą, która jest naturalną matką wszystkich rzeczy, panią i guwernantką wszystkich żywiołów, pierwotnym potomstwem światów, przywódczynią boskich mocy, królową nieba, główną boginią niebios, światłem bogiń. Według mojej woli planety, powietrza, zbawienne wiatry, mórz i cisza, piekła, będą rozporządzone. Moje imię, moje bóstwo jest czczone na całym świecie na różne sposoby, w zmiennych zwyczajach i wieloma imionami, gdyż Frygowie nazywają mnie Matką Bogów, Ateńczycy Minerwą, Cypryjczycy Wenus, Kandyjczycy Dianą, Sycylijczycy Prozerpiną, Eleuzejczycy Ceres, niektórzy Junoną, inni Belloną, inni Hekate, a głównie Etiopczycy, królową Izydą. Niektórzy zakładają, opierając się na takich tekstach, że jedno duchowe źródło lub sfera zasilały wiele mitów o boginiach. W starożytnym hymnie Matka Ziemia Wszystkich Homer ilustruje, jak duch ziemi był powszechnie zaangażowany w sprawy i życie narodów.
Poprzez poświęcenie Homera ziemi odkrywamy, jak dalekosiężny i wszechobecny był uważany duch Matki Ziemi. Będę śpiewał o dobrze ugruntowanej ziemi, matce wszystkiego, najstarszej ze wszystkich istot. Ona karmi wszystkie stworzenia, które są na świecie, wszystkie, które chodzą po dobrej ziemi i wszystkie, które są na szlakach mórz i wszystkie, które latają. Wszystkie te są karmione przez jej zapasy. Przez ciebie, o królowo, mężczyźni są błogosławieni w swoich dzieciach i błogosławieni w swoich zbiorach, a do ciebie należy dawanie środków do życia śmiertelnym ludziom i odbieranie ich. Szczęśliwy jest człowiek, którego lubisz czcić. On ma wszystko w obfitości. Jego urodzajna ziemia jest obciążona zbożem, jego pastwiska są pokryte bydłem, a jego dom jest pełen dóbr. Tacy mężczyźni rządzą porządnie w swoich miastach pięknych kobiet. Wielkie bogactwa podążają za nimi. Ich synowie radują się wiecznie świeżą radością, a ich córki w obciążonych kwiatami orkiestrach grają i podskakują wesoło nad miękkimi kwiatami pola. Tak jest z tymi, których czcisz, o święta bogini, hojny duchu. Witaj, matko bogów, małżonko gwieździstego nieba. Obdarz mnie hojnie na tę moją pieśń substancją, która rozwesela serca. A teraz będę wspominał ciebie i inną pieśń także. Z tych i innych starożytnych zapisów jasno wynika, że duch ziemi był czymś więcej niż tylko narzędziem rolniczym czy uprawą roślin zielnych. Był ujmującą i najstarszą ze wszystkich istot, świętą boginią, szczodrym duchem, wszechodżywiającą matką ludzi, która objawiała się w popularnych posągach wielu mitów o boginiach. Chrześcijanie tego nie usłyszą na kazaniach, ale chrześcijańscy teologowie i ojcowie Kościoła zgadzają się, że fizyczna ziemia zawiera żywe, duchowe siły. W Księdze Objawienia, rozdziale 9 i wersecie 14 czytamy o czterech aniołach, którzy są związani w wielkiej rzece Eufrat. Tak, tej rzece, która po wyschnięciu ma odsłonić ich więzienie, które w jakiś sposób zostanie otwarte, a aniołowie uwolnieni. Podobnie w Księdze Hioba 26:5 znajdujemy: martwe rzeczy powstają spod wód. Dosłowne tłumaczenie hebrajskie brzmi Rafa, upadli aniołowie, są stworzeni, aby wić się spod wód. Te tłumaczenia są najbardziej pociągające do wieczornych badań, rozmyślań i łączenia wszystkich klocków w całość. Dodatkowe odniesienia biblijne przedstawiają ziemię jako rodzaj zbiornika retencyjnego lub więzienia, w którym Bóg związał pewne upadłe byty. 2 Piotr 2:4, Judy 6. To, że takie upadłe duchy starają się komunikować z ludzkością lub brać w niej udział, jest zdefiniowane w Piśmie Świętym. Jak wcześniej zauważono, Hebrajczycy zostali ostrzeżeni przed duchami, które mogą szukać regularnej komunii z ludźmi, powtórzonego prawa 18:11. A gdy czarownica z Endor komunikowała się z nimi, wznosiły się one z ziemi, jako bogowie. Zacytujmy. I rzekł do niej król: nie bój się, lecz co widzisz? Kobieta odrzekła Saulowi: widzę nadludzką istotę, wychodzącą z ziemi. Mamy tu już jasny podział i zrozumienie istot ziemskich, czyli ludzkich i tych nadludzkich. Część tego cyklu zakończyliśmy stwierdzeniem, że zaczniemy łączyć fakty między bogami stwórcami, którzy przekraczają portale, mistycyzmem i rytuałem, który ma na celu zaproszenie starych bogów przez portale, a przepowiednią dotyczącą roku 2012, która dominuje w mitologiach Gwiezdnych Wrót. Zacznijmy od nawiązania do jednego z najciekawszych, ekskluzywnych artykułów z 2005 roku, poświęconych drużynie Riders News Update. W maju 2005 roku kryptoarcheolog David Flynn napisał artykuł Okultystyczne tłumaczenie wydarzenia w Roswell, odliczanie do 2012 roku. Ta bezprecedensowa cecha stała się podstawą prezentacji Davida na konferencji Pradawne Dni w Roswell w stanie Nowy Meksyk w 2005 roku i od tamtej pory była cytowana przez media i publikacje drukowane na całym świecie, w tym Atlantis Rising i UFO Magazine. Niektóre z punktów poruszanych przez Flynna są tak ważne i trafne w tym momencie, że cytujemy tutaj znaczną część jego historii. Stargates.
Przez ostatnie odcinki omawialiśmy ich. Niezależnie od tego, czy są nazywani aniołami i demonami, dobrymi i złymi kosmitami, bogami mitologii, dżinami czy wielowymiarowymi nieznanymi, historia jest pełna zapisów o superinteligentnych istotach wchodzących w interakcję z procesem rozwoju człowieka, podczas gdy ich aktywność jest często pomijana. Ścisła współpraca między nimi a architektami społeczeństwa pozwalała czasami tym istotom dyktować kurs jednostek lub narodów. Tutaj lekkie wtrącenie, ale jakże ważne. Ezoterycy twierdzą, że istoty te zostały odwołane w obecnym czasie, co jest złym znakiem dla ludzkości, która pozostała sama. Być może na własne życzenie trwa teraz po raz kolejny eksperyment prawie że syzyfowy. Czy bez pomocy niebiańskich istot ludzie poradzą sobie sami? Czy utrzymają wypracowane przez tysiące lat zasady życia i współżycia na planecie Ziemia? Starożytna ikonografia przedstawia tę relację jako między istotami niebieskimi bogami a ziemskimi ludźmi, a ponadto ułatwianą przez bramy gwiezdne, portale, drabiny i inne mechanizmy, za pomocą których oddzielne rzeczywistości są połączone. Pamiętać należy, że wszystko w starożytności, a szczególnie wiedza, była chroniona i przekazywana językiem symbolicznym, zrozumiałym dla ludzi światłych. Akty powiązania inteligencji trójwymiarowej z inteligencją innego wymiaru zachodzą zarówno fizycznie, jak i psychicznie na skalę osobistą i globalną, co zostało wielokrotnie odnotowane w najstarszych księgach świata, w tym w Biblii. Ci obserwatorzy są opisywani jako przyjaźni dobrzy i nieprzyjaźni źli, a także walczący między sobą o przyszłość mieszkańców Ziemi. Bramy, przez które przechodzą, obejmują poziomy niebieskie, znajdujące się poza ludzką kontrolą, zrozumieniem, gdzie bogowie przemierzają niebiosa, grają w szachy z rządami świata, wracają do swojego miejsca na Olimpie i tym podobne, oraz poziomy ziemskie, na których dochodzi do intymnej interakcji między bogami a ludźmi, gdy jednostki lub grupy zapraszają do nawiązania takiej relacji za pomocą rytuałów wstawienniczych lub modlitwy. W tym segmencie zakładamy, że zjawisko opisane w pierwszych 6 częściach tego cyklu jest prawdziwe i że ludzie w pewnym stopniu i w pewnych okolicznościach odgrywają rolę w otwieraniu i zamykaniu tych portali. Jak wskazaliśmy wcześniej w tej serii podcastów, Ron Hubbard i Jack Parsons próbowali zrobić dokładnie to samo, zapraszając ducha Babilonu przez portal podczas rytuału seksualnego. Ich nadzieją było wcielenie nierządnicy Babilonu, demonicznego dziecka lub Giborima. Parsons napisał, że rytuał był udany i że w pewnym momencie brązowo-żółte światło pojawiło się przez drzwi. W tym samym momencie, jak powiedział, został uderzony przez coś niewidzialnego, a świeca wypadła mu z ręki. Nasza drobna uwaga, z którą chcemy się tu podzielić z wami, drodzy widzowie. Ciekawe, że po magicznym portalu Crowleya, który wytworzył wyglądającego na obcego szaraka lam i rytualne Hubbarda i Parsona Babylon Working, Crowley zmarł w 1947 roku. W tym samym roku, w którym Kenneth Arnold zobaczył swoje latające spotki i wzrosła liczba obserwacji obcych na całym świecie. Daty i wydarzenia, które mogą świadczyć, a w zasadzie stawiać pytanie, czy zaproszenie rzeczywiście otworzyło portal? Teologowie uważają, że opisane powyżej działanie jest możliwe. Oni również używają metafor drzwi, przez które wpływy mogą zostać zaproszone do społeczności lub indywidualnego życia, domu, ciała, światopoglądu i tym podobne. Chrześcijańscy uczeni definiują te wpływy jako 3 typy. Wpływ boski, pochodzący z domeny Boga, wpływ szatański, pochodzący ze strefy szatana i wpływ człowieka. Ten trzeci wpływ, będąc neutralnym, ma potencjał, aby wpływać na osoby w dobrym lub złym kierunku, ponieważ poddaje się boskiej lub szatańskiej kontroli. Osoba, która może nie otwierać bezpośrednio lub celowo bram złu, może w przeciwnym razie pozwolić na wejście w swoje życie osobom, które to zrobiły, a zatem przeniesienie wpływu z jednej osoby na drugą może być doświadczane z czasem.
Może się to również zdarzyć na poziomie społeczności, gdzie większość uczestników tworzących miasto, region geograficzny lub naród zostaje nasycona określonym wpływem. Wszystko od ustawodawstwa po wskaźniki przestępczości może być zatem dotknięte albo dobrze, albo źle, w zależności od charakteru wpływu. Wyobraźcie sobie, drodzy widzowie, że były w naszej historii czasy, kiedy bramy otwierały się nad całymi miastami. Sumerowie, Hebrajczycy, Hetyci, Babilończycy, Asyryjczycy i inni wierzyli, że bramy na ziemi symbolizują niebiańskie otwory, przez które ciemne i jasne wpływy szukają wejścia do nas. Dlaczego ważne było używanie magii naśladowczej w celu ochrony przed niepożądanymi bytami w domach i miastach? Bramy, gwiezdne wrota, reprezentowane na ziemi w asyryjskich łukach, były na przykład budowane przy użyciu skomplikowanych ceremonii budowlanych i błogosławione imionami dobrych wróżb. Podczas gdy mniejsze wersje bóstw opiekuńczych strzegły poszczególnych wejść do domów, kolosalne, transgeniczne stworzenia flankowały bramy miast i wejścia do pałaców, by powstrzymać niepożądane siły przed przedostaniem się przez te portale. Ważna magia imitacyjna, o której uważano, że reprezentuje niebiańskie idee, strażnicy, którym często towarzyszyły uskrzydlone duchy trzymające magiczne urządzenia na ochronnych figurkach ukrytych pod podłogami. Oto jeden z przykładów z Biblii. Do starożytnego miasta Korynt, miasta znanego ze swojej dumy, ostentacji i rozwiązłości, które nie tylko było tolerowane, ale i uświęcone przez kult Wenus, przybył Paweł i poinformował świętych, że Bóg tego świata zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło chwalebnej Ewangelii o Chrystusie, który jest obrazem Boga. 2 Koryntian 4:4. Paweł użył terminologii odzwierciedlonej w innych miejscach Biblii dotyczącej sił ciemności i sił światła, które szukają wejścia do poszczególnych domów, a także kontroli nad całymi miastami. Według Pawła antidotum na ten zły wpływ było światło Ewangelii Chrystusa. Opisy ewangelicznego przyjścia Chrystusa obejmują znajomy język otwierających się niebios, jak w bramie, drzwiach lub ognie, Mateusz 3,16, Dzieje Apostolskie 7,56, przez które miało przyjść światło ducha. W ponad 30 ważnych fragmentach biblijnych grecki Nowy Testament odnosi się do niewidzialnej domeny lub rządu znajdującego się w przestrzeni między niebem a ziemią. Archonci dowodzą tą strefą geopolityczną według Biblii, dominując nad kosmokratorami, władcami ciemności, którzy działają w i za pośrednictwem ludzkich odpowiedników politycznych, którzy z kolei dowodzą wpływami niższej rangi, dopóki każdy poziom ziemskiego rządu nie zostanie dotknięty tą mocą. To w objawieniu świętego Jana polityka jest przedstawiona symbolicznie jako pijana, rozwiązła kobieta na trzygłowej bestii. Gdybyśmy mogli zajrzeć przez zasłonę do wymiaru tych istot, moglibyśmy znaleźć atmosferę żywą, w której dobro walczy ze złem. I ma to odbicie w naszych realiach, gdyż mówi się o kościele walczącym tutaj na ziemi. Niektórzy mówią, że jest to miejsce, w którym nagrodą są dusze ludzi i gdzie legiony walczą o kontrolę nad miastami i ludźmi. Do tej pory często pojawiają się informacje, w tym zdjęcia i filmy, powiązane z latającymi wężami czy też smokami. Dawniej nazywano te istoty bogami wężami, lecącymi nad miastami. A do anioła kościoła w Pergamie napisz: to mówi ten, który ma ostry miecz obosieczny. Znam uczynki twoje i wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana, a ty trzymasz się mocno mojego imienia i nie zaparłeś się mojej wiary. Nawet w owych dniach, kiedy Antypas, wierny mój mąż, został zabity u was, gdzie mieszka szatan. Księga Objawienia 2:12-13. W liście do kościoła w Pergamonie werset 13 jest bardziej oświecający. Wiem, gdzie mieszkasz, nawet tam, gdzie jest tron szatana. Grecki werset brzmi Satanos tronos esti. Dosłownie,
gdzie jest tron szatana. Nasz cykl podcastów o strażnikach, upadłych aniołach, subtelnych bytach zmierza powoli do zakończenia. Ale zanim go zakończymy, czeka was, drodzy widzowie, jeszcze podsumowanie. Ale to dopiero za chwilę. Tymczasem dziękujemy za waszą uwagę i cenny czas, jaki nam poświęcacie. Do usłyszenia i do zobaczenia niebawem.